Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Znów wracamy do Dying Light'a i robimy nadal te zadania poboczne. A dokładniej. To tak. Pierwsze co bym zrobił, to mi się przespał. To jest taki priorytet. Że do nocki, bo my gramy challenge nocny. Gramy challenge nocny, więc wychodzimy stąd. Mamy zmierzyć się z jakimś królem. Staliśmy proroctwo od jakiegoś ćpunka, który ewidentnie miał nie po kolei w głowie. Ale cóż, jak wiadomo, w takiej sytuacji również chyba pozwoliłbym sobie na jakieś narkotyki. Na żarcik oczywiście. Nie bierzcie narkotyków, bo to niszczy życie, pamiętajcie o tym. No i dobra, tu pewnie są ludzie Raisa, bo widzę, że już jest kolorowa ramka. Czy nie? To ludzie Raisa? Te gnojki są. Wiecie co? Może by tak to zrobić. Przytupem? Przytupem. Kamuflaż, szybko kamuflaż, szybko kamuflaż. Tyk. Ja jestem zwykłym zombie. Proszę się nie ruszać. Ja jestem zombie. Nie wiem, czy przypadkowo nam ten deszcz nie zmyje tego kamuflażu zbyt szybko, więc ja sobie wezmę jeszcze jeden. Na wszelki wypadek. I tak. Kurde, duży. Duży gnój. Bez jaj. Flara Zaida. Nie potrzebna nam Flara Zaida. To jest gdzieś poniżej. Jest gdzieś poniżej, tylko nie wiem gdzie. Tu? Naprawdę? Kurde, no nie mam już kamuflażu. No właśnie, o tym właśnie mówiłem. O tym właśnie mówiłem. No i musimy już niestety uciekać. Musimy już uciekać, bo nie mamy jak dalej postępować. O trudno, nie zrobimy tego. Pyk, pyk, pyk. Uciekamy, uciekamy. Gonią nas dziady. O fuck, o fuck, 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 fuck. Uciekamy. Gdzieś to było tutaj. Odblokowano osiągnięcie Mount Everest. I wspiąłem się aż nad to. No, bez jaj, odczepcie się ode mnie. Odczepta się, gamonie. Tamci sobie spadają jak chcą. Widzieli mnie, czy mnie nie widzieli? Do tego zrzutu jeszcze wrócimy. Lecimy za tym proroctwem w końcu. Cyk, cyk, cyk. 21 poziom siły. To w sumie też spoko. To co my mamy tutaj zrobić? To jest pytanie, to jest pytanie. Oczekuję odpowiedzi, to prędko. Fontanna płacząca krwią. To musi być to. Wielu ludzi i wiele języków. Hotel był pełen obcokrajowców. Może o to chodzi? Kurde. Gnoje. Przestańcie mi rodzinę prześladować. Wejść? Da się wejść, dobra. Wleźliśmy. Dobra, Iszak przedstawił mi swoje proroctwo. Szło to mniej więcej tak. Wschodzące słońce powiedzie mnie do fontanny krwi. Miejsce, gdzie ludzie mówią różnymi językami. Podążyć szkarłatnym szlakiem, aby doznać oświecenia. Wodnicza cyfra 9. Cień samozwańczego króla, z którym mam walczyć. I odkryję, kim on jest i jakie ma słabości. A potem odbiorę mu koronę albo umrę. Dobra, czyli co? Musimy znaleźć pewnie jakiś... Albo istotnie jest jasnowidzem, albo mnie wrabia. Zwodnicza dziewiątka musi oznaczać numer pokoju. Właśnie chciałem to powiedzieć. Właśnie chciałem to powiedzieć. Karty nie mamy, rozumiem. Karcioszki nie mamy, dobra. Ale patrzcie, tutaj jest jakiś taki dziwny symbol. O, mamy kartę. Więc myślę, że on tu musiał być po prostu.
On tu musiał być, to żaden z niego po prostu jasnowidz nie jest. Spokój się. Próbowałeś zabić, czy co? Bierzemy wszystkie karty. Pioszki, przyśniusieńkie. Jakaś notatka, nic, 0-0. No to nie, bez łaski. Dobra. I teraz chodzimy po pokojach, rozumiem. Wszystkie pokoje nasze są. W torbach to nie ma sensu w ogóle nawet cokolwiek szukać. Mamy kartę? Mamy. Zamknięte. Mamy. Otwarte. Dobra, to czas. Nasz tasek wziąć w ruch. Proszę się odczepić. Cię zlikwidować. Żyjesz jeszcze? Naprawdę żyjesz? Prawda, nie sądziłem, że to przeżyjesz. Ale ty jakiś byłeś upośledzony, ewidentnie. Jakiś upośledzony byłeś. Jaki to był numerek? 9, tak? Numerek 9. No tutaj akurat nic nie ma. Kompletnie nic oprócz zombiaków. No to nie było URF. To nie było URF tutaj wejście. Nawet nie możemy szapki otworzyć. 103 było zatrzaśnięte. Tak? Tak. 102. 102 chyba karty nie mieliśmy. O Jezu, jaka słaba płeć, słaba śmierć. Ja mam tą słabą płcią. Mężczyźni słaba płeć, to prawda akurat. Dobra, tutaj nic nie ma. 101. Kyle, ty głupolu. Nie masz karty? To po co tu próbujesz otworzyć, chłopie? Czerwone znaczy niedostępne. 105. Dobry. Ekipa sprzątająca. Już się posprzątać nie da, ewidentnie. Ewidentnie nie da się tu już posprzątać. To jest winda. Winda, której możemy w sumie użyć. Ostatni jest 107. Czyli to nie to piętro. O, przeszukaj to na odległość, dobra. Nadal tutaj jest za cicho. Ewidentnie jest za cicho. Coś będzie nie tak. 106. 106. W środku w łazience 0, 0, nic. Tu, tutaj też nic, dobra. W takim razie idziemy na górę. Jeszcze na schody polecę, bo pewnie schody są zablokowane, ale... Ale sprawdzę to lepiej. To jest z tymi schodami nie tak? Jedź. Tak jak myślałem, schody, czy schody może nie są odblokowane, ale przejście dalej już niestety tak. Dobra, więc zostaje nam niestety tylko przejście za pomocą windy. Nawet teraz nie muszę zabijać. A my jeszcze nie w tej chwili. 205. Aaa, nie ma mnie, nie ma mnie. Co? I co? O, jakie kombo nam wyszło piękne. Ale nam piękne kombo wyszło. Nie spodziewałem się tego. Pieroski. Dobra, żadnej niestety notatki nie ma. Nadal nic tu nie ma. Zwodnicza 9, oczywiście. 206. Kim ty jesteś? Rais! Panie Rais, to pana pokój musiał być. Pokój Raisa. Co my tu znajdziemy? Więc jednak nie był taki szalony. Musiał być na pieńku po prostu z Raisem, dlatego wiedział o nim tyle rzeczy. To był pokój Raisa. Zapewne schronił się tutaj podczas pierwszych dni zarazy. No dobra. Staw Rajsowi
czoło na szczycie budynku. No wszystko pięknie, ładnie. Haran Old Town. Wszystko jest rozpisane. Czyściusieńko jest rozpisane. Cwaniaczek z tego naszego raiska. Cwaniaczek. Dobra, uciekamy stąd. Złazimy. Nie muszę was dobijać, prawda? Nie muszę. Lepiej będzie dla was, ale jeszcze spróbujemy zejść na dół. Coś tam słyszę, że coś tam chyba... No właśnie, coś sączy. Tak myślałem, że coś tu się sączy. Nic tu nie mogę zrobić? Serio? Dziwne. Tu już niestety nie wejdę, ale tam musiała być impreza. Ło! Okej, okay. Wyłazimy. Pewnie będzie noc, pewnie będzie dużo zombiaków, ale trudno. Rais dobił targu z GRE i lada chwila zostanie ewakuowany. Już słuchaliśmy tego. Dwa razy nie trzeba powtarzać. Dobra. Jakie jest nasze kolejne zadanie? Sprawdź, co się stało w strefie kibica. Okej, niech tak będzie. Zobaczmy, co tam się odwaliło. Ale wiecie co, może byśmy ten zrzut kurde oddali? Daleko to jest? Daleko. Badaj. Ale nie wierzę, że tu będzie tak po prostu. O, plan, kozak, świetnie, jestem kozak. Nie wierzę, że tu będzie tak bez żadnych problemów dostępne wszystko. A mamy już ponad połowę 27 poziomu. W strefie kibica ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo być. Tak, może to sprawdzę. Są tu kobiety i dzieci. Sążek. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Jakoś ci nie ufam. Jakoś ci nie ufam. Gnoju. W strefie kibica ktoś nadaje przez głośniki prośby o pomoc. Wygląda na to, że zagrożone jest życie kobiet i dzieci. Zamiast za ratunek oferuje część zgromadzonych zapasów. Powinienem to sprawdzić. Czym się czknęło, przepraszam. O, za szybko gadam. Staram się nie zwlekać. Boże, jaka to jest jadka. Do każdego, kto mnie słyszy. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Są tu kobiety i dzieci. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję. Za lekarstwo, wodę pitną i żywność. Błagamy o pomoc. Wiecie co? Ja bym sobie... Ten pistolet wziął, bo on coś mi śmierdzi. To jest karta jeszcze. Są tu kobiety i dzieci. Śmierdzi mi to, naprawdę mi to śmierdzi. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Karta magnetyczna. Tam była jeszcze jedna. Zniknęła. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Ej, śmierdzi mi to, serio. Błagamy o pomoc. Tu jest coś nie tak. Do każdego, kto mnie słyszy. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Są tu kobiety. Coś tu jest nie tak. Oferujemy sprzęt elektroniczny i amunicję. Do każdego, kto mnie słyszy. Potrzebujesz natychmiastowej pomocy. Zabiłem kobiety i dzieci. Oferuję śmierć w zamian za lekarstwa, wodę pitną i żywność. Chodź do mnie. Co tu się odwala? Mów mi, co się dzieje. Jestem w strefie kibica. To miejsce to jedna wielka pułapka. Trzymaj ludzi z daleka. Rozumiem. W takim razie skorzystaj z własnej rady i zabieraj się stamtąd. Troy, myślę, że pójdę go znaleźć. Bez odbioru. A więc rzucasz mi wyzwanie. Wspaniale. Skorzystaj z windy, a dotrzesz wprost do mnie. Dobra, gdzie jest winda? Tu jest winda. Do każdego, kto mnie słyszy. Twoja sytuacja z każdą chwilą się pogarsza.
Zabiłem już tylu, że już wszystkich nie pamiętam. Ale byli słabi. Do każdego, kto mnie słyszy. Wytnę ci z uszu bębenki i nic więcej nie usłyszysz. Umrzesz. Ale to psychol. W absolutnej ciszy. Ale nie martw się. Ja będę słuchał twoich krzyków. Tak więc nie zmarnują się. Ale to jest psychol. Do każdego, ja pierdzielę. Kto mnie słyszy. Porzucili mnie tchórze. Ale ja... Już? Wszystko w porządku? Jakiś pojeb wabił ludzi do strefy kibica, po czym polował na nich. Jest tu kilkanaście, może nawet 20 ciał. Zabiłeś go? Na śmierć, moja droga, na śmierć. Bez odbioru. Zabity na śmierć. No i bardzo dobrze. Dobra, zabiliśmy dziada. Koniec. Koniec, koniec, koniec. Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Uła, co tu się dzieje? On tutaj siedział, cwaniaczek, a to... Menda. Dobra, jest tu coś ciekawego do zebrania, czy nic? Chyba nic. Kurde, ale sobie tutaj porobił biuro, no ale jak on nadawał stąd, to jest pytanie. Jak on stąd nadawał, to naprawdę mnie interesuje. Dobra, opuszczamy ten grajdą. 15 minut nagrania. To była pułapka. Jakiś poprawny mściciel zwabiał ludzi do strefy kibica, aby na nich polować. Musiałem go wyeliminować. No i bardzo dobrze. Jednego pojeba mniej. Udaj się do mieszkania Ruperta. Dobra, teraz zrobimy to. Już? No. Dziękuję. W drugą stronę, w tamtą stronę. Idziemy jak na skrzydłach normalnie. Lecimy wręcz, bym właśnie powiedział. Dobra. No, widzisz? Zobaczyłeś, ten ryj rozwaliłeś. Bardzo ci tak dobrze. Hop. No. Didzi tam sobie płacze. No go zostaw, niech sobie płacze. Niech sobie płacze. Co tutaj jest? Co tutaj znajdziemy? Idan powiedział mi o zdolnym rusznikarzu imieniem Rupert. Wygląda na to, że od jakiegoś czasu nie było go w warsztacie. Może powinienem sprawdzić, co u niego. Idan powiedział mi, gdzie Rupert mieszka. No to panie Rupert, dzień dobry panu. Otwórz. O, to też mi śmierdzi. Niby takie przedszkole i tak dalej, i tak dalej. O, misiu i alkohol. Ładnie, ładnie. No tak, no to wiele wyjaśnia. Trychy, aerozol. Czego się w tej szkole uczy, to ja nie wiem. Wódki na czas? No, kolejny alkohol, no ładnie. On tu się odpierdziela. Kolejny aerozol. No co, alkohol znów? Sznurki, no. Też ładnie. Piłę tarczowa, no nie wiem, kurde, ja chyba sobie uciekam, wiecie? To mi naprawdę śmierdzi. Dobra, z buta wyjeżdżam, nie? Czyli standardowo. Kim jesteś? O! Ja widzę, że tu gildia magów jest prowadzona. Jestem Crane, szukam Ruperta. Nie wciskaj kitu, szukasz rusznikarza, który akurat ma na imię Rupert. Niech będzie. Chciałem porozmawiać o ulepszeniach broni. Pracujesz dla Raisa? Nie. To już lepiej. Czekam na powrót mojej żony, Jasminy. Dopóki nie wróci, nie mogę stąd wyjść. Od dawna jej nie ma? Nie, niezbyt długo. To też pewno chwilę potrwa, zanim wróci. A te dzieci? Co z ich rodzicami? Nie żyją, mam nadzieję. Codziennie martwię się, że któryś z nich wyjrzy przez okno i zobaczy mamę albo tatę tłukącego się po ulicy. Nie wiem, co zrobiłbym, gdyby tak się stało. Co im powiedziałeś? Półprawdę. Że miasto opanowała czarna magia, ale ja jestem dobrym czarodziejem, który ich ochroni. To taka niekończąca się gra. Jasmina jest w tym lepsza.
Kurczę, jestem rusznikarzem. Co ja tam wiem o jakiejś magii, prawda? Wygląda na to, że dobrze ci idzie. No, nie do końca. Mamy dziewczynkę, Ayle. Cierpi na cukrzycę, a insulina skończyła się nam dawno temu. Teraz poziom cukru ma niebotyczny. Jest odwodniona i wyczerpana. Jasmina mówi, że jeśli wkrótce nie dostanie insuliny, wpadnie w śpiączkę i umrze. No więc siedzę tu w durnym kapeluszu, a dzieciaki czekają, żebym magicznie rozwiązał problem. A może nadszedł w końcu czas, aby powiedzieć im prawdę? Nie ma dobrej magii, jest tylko mroczna. Spokojnie, Rupert. W pobliżu jest apteka. Może uda mi się tam znaleźć insulinę. Serio mówisz? Nie masz pojęcia, jak byłbym ci wdzięczny, gdyby ci się naprawdę udało. Mam tutaj radio. Jak moja Jasmina wróci, najprawdopodobniej pójdę na trochę do domu. Ale dam ci znać, zanim wyjdę. No i fajnie, dobra. Jednak okazało się, że nie jest to źle. Że nie jest to źle. Plany. Zróbmy sobie kilka sztuk naszych petard. To raz. 8 sztuk wystarczy, myślę, śmiało. Dodatkowo jakieś flary. Też byłoby miło. To kurde, nie mamy zapasów domowych z tego co widzę. Dobra, po 2. Znaczy raz, po 4 w sumie. Okej, okay, jak stoimy? 9-7. No, rewelacji nie ma. Ale no jakoś trzeba z tym żyć. Więc zmieniamy questa i idziemy po insulinę. Rais dobił targu z GRE. Tak. Ewakuowany. Po raz trzeci to mówisz. Wiemy. Dobra. Insulinka. Gdzie jest ta insulinka? Ona jest tu. Tak właśnie zróbmy. Lecimy na Szczecin. Kotwiczka do spinaczki. To się bardziej przyda niż w tej chwili flary. O, ten dzieciaczek sobie tutaj płacze, cwany. Pan lis. Tutaj nęci, kręci, żeby specjalnie do niego podejść, a on wtedy cap i nie ma. Cap i nie ma. Gdzieś tu jest zrzut chyba, co? O kurde, dobra. Już mi się odechciało tego zrzutu, dziękuję. Wiem. Grzybki? Grzybki. Wybieramy grzyby. O kurde. No już mnie nie widzisz przecież, nie oszukuj. Tu jest, prawda? O kurde, nie, anuluj! I tyk, i nie ma cię. Raz, dwa, trzy, baba jego patrzy. Dobra, bo one zaraz nas będą próbować atakować, więc szybko zrobimy to w ten sposób. Otwarte, dobra. Dobra, jest coś w domu? Widać, że nie ma. Ty jesteś tylko. Tylko ty byłeś. Notatka. Notatka numer 33 w końcu! 33. Gdzie jest 33? F7. Od centrala Sabri Chemist Inc. Do Derek Ramsey, kierownik sklepu. Temat: azotan fenylu. Panie Ramsey, pańskie wątpliwości dotyczące wydawania azotanu fenylu bez recepty zostały rozpatrzone zarówno przez starszego specjalistę, jak i przez wydział prawny. Pragniemy pana uspokoić, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków. Azotan fenylu to ważny środek odkażający stosowany szeroko w szpitalach i laboratoriach. Zainteresowanie tym środkiem wśród zwykłych ludzi można łatwo przepisać ambitnym gospodyniom domowym, chcącym uzyskać we własnych domach ten sam poziom czystości, co w szpitalu. Cóż w tym złego? Jeśli chodzi o doniesienia, jakoby środek ten był używany do wytwarzania narkotyku znanego jako szlam, to nie otrzymaliśmy żadnych informacji, które by to potwierdziły. Reasumując, uważamy, że azotan fenylu jest wysoce użytecznym, przynoszącym niebagatelne zyski produktem. Sprawę uznajemy za zamkniętą. Prosimy nie kontaktować się z nami ponownie w tej kwestii. A tak musiałem szybko czytać, bo tutaj słyszę, że robi się niezłe łabudibuda. Dobra. Siuta wzięta. Lodówki sprawdzone. Żadnej insuliny. Komputera nie ma?
Żeby sprawdzić. Nic. Będziemy spierdzielać chyba. Pieprzony alarm. Ściągnie wszystkich zarażonych w okolicy. Jak se wyje. To nawet i lepiej. No dobra, teraz to już nie lepiej. Tak, jeszcze w tekstury się wpierdziel. Bardzo mądrze. O. Wychodzą, Huk wie skąd. Dobra, nie widzą nas? Chyba nie. Niech sobie wyje, spokojnie. O, chyba ucichło, dobra, ale to jest na dole. O, fuck, to jest na dole. Pytanie, po której stronie, tu jest ta apteka. Tyk. Dobra. Uspokój się. Ej, one się zamieniają w sprintery, czy jak? Nie w sprintery, przepraszam, okłamuję. Kłamie, oszukuję. To jest zamknięte, czyli musimy przejść z drugiej strony, tylko tu też jest chyba zrzut. Tu są Raisy. Co tam się dzieje? Ej, ty! Nie ma mnie. Nie ma mnie. Tam się strzelają, to niech się strzelają. Nas zostaw ta. Ładnie tam się dzieje. Ładnie. Dobra, inaczej szybko skaczemy w tą stronę. Coś się tu pojawi. Zgubiono pościg. Kurde, ale was tutaj jest. Szczęście, oni nas chyba teraz nie zobaczą. Może nas zobaczą. Kurde, tamten baran stoi przy tych drzwiach. Nie, to żeby coś, ja sobie tu postoję. Popatrzymy się na to piękne widowisko. Ale to pięknie wygląda, nie? Pyk. Więcej. Mor. No i wykończyliśmy ludzi Raisa. Nie tak miało to wyglądać? Wyszło i tak dobrze, ale... Ale nie tak to miało wyglądać, faktycznie. Pyk. I zgubiony pościg. Okej. To tak, ich jest tu sporo. Naprawdę ich jest tu sporo. Wolałbym, żebyście wy tędy nie podchodzili w ogóle. O. Idzie tu. Pani Mori. Więcej was matka nie miała? Kurde. Mamy żadnych tutaj granatów? Nic? Zero? Nul? Dzień już się chyba zbliża, nie?
A, gnoje, dobra. Zrobimy to niestety w dzień. Robimy to niestety w dzień. Tyk. Weźmiemy te wszystkie alkohole, nie alkohole. Naśmy papieroski, oczywiście w aptece. Dobra. Będzie tu insulina, czy nie będzie insuliny? Nie widzę tu żadnej insuliny. Troy, słyszysz mnie? Tu Crane. Tak, Crane. Czego potrzebujesz? W przedszkolu Magiczna Twierdza jest grupka dzieci. Wiedziałaś o tym? O, to coś nowego. Myśleliśmy, że to miejsce stoi puste. Potrzebują pomocy? Na to wygląda. Trochę potrwa, zanim uda się kogoś tam posłać. Rozumiem. Zostanę z nimi, dopóki ktoś się nie zjawi. Tymczasem muszę znaleźć insulinę. Jestem w aptece, ale nic w niej nie zostało. Sprawdź, czy działa któryś komputer. Powinni mieć wykaz sprzedaży. Zobaczyłbyś, kto jako ostatni kupował insulinę. Razem z adresem. Może nabywca wciąż ma lek. Dzięki, Troy. Bez odbioru. Sprawdźmy. Rupert, tu Crane. Nic tu nie znalazłem. Cholera. Ayla się nie podnosi. Obawiam się, że nie zostało nam już wiele czasu. Znalazłem jednak receptę. Dużą ilość insuliny zakupił niejaki Ekrem Boskurt. Kojarzysz go może? Ekrem, to ojciec Ayli. Może lek będzie u nich w domu. Adres powinien być na recepcie. Zajrzę tam. Ruszam. No, co masz? Mamy, dobra kochani, ale... No co się tu będzie działo, to już w następnym odcinku. Ja sobie tylko wezmę jeszcze ten kuferek, żeby mieć już go z głowy odkaczonego. Wiem, że w dzień, ale... No ale tak jakoś wyszło niestety. Zaraz mamy kolejny poziom, więc fajnie, fajnie, fajnie. Dobra kochani, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co? I macie jeszcze w razie czego adres strony i adres Discorda na opisie filmu, jeżeli byście chcieli do nas dołączyć. Tak więc, dobra, to na tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.